Za trudne rzeczy lubię się brać. Nie mów, że sobie nie poradzę. Lubię jeździć w nocy i nie kleją mi się oczy, więc możesz spać. Ja po prostu... No kochani, jadę do was na targi. Pogoda jest świetna. Jak widać, świeci słońce, jest co prawda, nie wiem czy będzie widać, 3 stopnie Celsjusza, ale właśnie w takiej atmosferce jadę sobie na targi zobaczyć, co tam z kamieniami słychać, może spotkać się z kimś z was. Jeszcze raz. Nie. W każdym razie było coś o architekturze starowłókienniczej. Co to jest? Jak to się nazywa? Sukcesja. Okej. Okay. Po tej stronie jest hala Expo, ale nikt by tego nie poznał, znając życia. Jest wszystko stylowe. Nie no, bardzo stylowa. Tam mieliśmy wolnomularza z tyłu, Illuminati. Ale słuchajcie, śmierdzi na wodę. Ja naprawdę pamiętam te czasy, kiedy były kolejne latarki. A to były stare, dobre czasy. Fajnie, nie zobacz. Mamy tam giełdę rzeczy dawnych. Idziemy na giełdę rzeczy dawnych? No, jest to jutro. Ale jak? Ale jutro mamy kurs. No właśnie. Jezus, jakie kurwa. Ja nie mogę. Nie, no to po prostu jak w Katowicach. Już przed drzwiami kłębią się kolejki. Czyli mamy halę. O, ale baner jeden jest. Jeden. No tak, bo na mieście nie ma. Jeszcze z tej strony, no bardzo potrzebne. A na drzwiach i na plakatu. A to moje ulubione stanowisko z Amlą. No, ja kręcę cały czas. Kręcę. No ale czarownica. Widzisz, a ja czarownica. Teraz uwaga, nasze ulubione kamyszki z wszelkimi różnymi możliwościami. Jeszcze aniołki są. Na szkle. Za 15 zł, ale śliczne po prostu. Ty pierwszy wiek mamy, ludzie chodzą do szkoły. Do przedszkola się chodzi w tym wieku. A nie do szkoły. Zobacz. Pokaż. Karpi. Śliczne. Ale fajne jest karpi. Mam ze dwa takie gdzieś. Masz już karpiki? Aha. A skąd ty masz te karpiki? Z Torunia? Z Torunia gdzieś. Z Ciechocinka. Nie, w Toruniu właśnie były. O, a tu są kamyszki. Idziemy na kamyszki. Czego tu nie ma? O, labradoryt jest, ale turmalinu szukam. Ewa, no, poszli. Teraz wam pokażę turmaliny. Ogromne. Już lecę.
Dzień dobry. Górki to jeszcze ci wyniosę. No czaszkę. Jak? Ze szkła kryształowego. Dajże chłopie spokój z tobą. Różne są, słuchajcie. Dobra, uspokój się. Pewnie zaraz którąś sobie wybiorę. Bo jeszcze nie powiesz, że to, co mam tu. To jest srebro. Nie, no są bryłki turmalinu, które zaraz też powiesz, że ci wzięłam. A nie? O, wzięła, już widzę, że to moje. Wszystko moje. Wszystko moje. O. Jeszcze nie popsuła? Nie. Jeszcze nosisz. Dlaczego nie na szyję elegancko? Kolor nie. Do bluzki pasuje i tak dalej. Do innego. Do ciebie. Ja ci nie będę. Już słuchajcie, jak zwykle mamy stoisko pana Ciszaka. Wahadła i wszelkiego rodzaju talizmany. A to są targi zdrowia i niezwykłości. Co słowo się wymienili? Chciałaś u Alicji stoić? Czy tak sobie chodzisz? Tak sobie chodzę. No i proszę, garnki ezoteryczne też są. Cześć. No dobrze, słuchajcie, jedno kółeczko jest już zrobione. To teraz raz jeszcze, żeby tutaj dokładniej ogarnąć wszystko, co jest. Mnóstwo kamieni, wróżb, wróżek, biżuterii. Tak naprawdę, słuchajcie, sobie chyba coś kupię biżuteryjnego za moment, więc... O, mi się podobają bardzo te niebieskie. No zaraz zobaczymy, coś chyba sobie wybiorę. A pentagramy jakie ładne. Dobra, ja już kupiłam, co miałam kupić. Tak naprawdę teraz jeszcze raz wam pokażę, no właśnie, co polecam do włosów. Bardzo dobra rzecz. Dzień dobry. Proszę. O, i proszę. Glinki, zielona, biała, czerwona. I to w dobrych cenach, chciałam zauważyć. Tak jak mówiłam, tą czerwoną glinką wyleczyłam sobie naczynkę, rewelacja. Ta jest dobra do odtoksycznienia organizmu, a biała działa troszeczkę jak antybiotyk, jeżeli ktoś ma problemy z cerą. Proszę.
jak Wam mówiłam, ja uwielbiam w ogóle rosyjskie kosmetyki. Także na takich targach możecie, na przykład, czy to pasty do zębów. To są naprawdę bardzo, bardzo naturalne rzeczy. Różnego rodzaju olejki, masła do ciała. No właśnie. Wschodnie firmy, to jest to. No i mamy, słuchajcie, olej kokosowy w różnej formie. A czemu ten jest brązowy? Aha, bo to jest z tym, z cukrem. To jest peeling kokosowy, peeling. Masło do ciała, oleje, szampon, odżywki. Wszystko kokosowe. Słuchajcie, jeżeli ktoś miał kiedykolwiek problem z płuceniem się, są kryształy do kryształ, który świetnie pielęgnuje naszą skórę i tak naprawdę potem powoduje, że się nie pocimy. Słuchajcie, a tu mamy jakieś piękności totalne, suszone. Bardzo kolorowe stoisko pani ma. No, chleby swojskie, jedzenia. Jeszcze szukałam, wiecie co, takie kiedyś było stoisko, gdzie faktycznie za 10 zł można było kupić sieczkę kamienną. Ale. Jeżeli mogłabym cokolwiek polecić do zębów, to ja używam... Nie, ja nagrywam, dlatego to tak dziwnie wygląda. Na bloga? Na bloga. To polecałabym Himalaję, bo jest rewelacyjna. I w ogóle te odżywki z Dabura. Odżywki czy inne kosmetyki do włosów. To jakby ktoś gdzieś widział, to może sobie zakupić rewelację. A słuchajcie, tutaj są jedne z najlepszych tarek do pięt. One się naprawdę praktycznie nie zużywają, są dwustronne. Ale są po prostu rewelacyjne. Także gdyby ktoś chciał, to serdecznie polecam, bo naprawdę warto. No już po wielkich bojach znalazłam swoje korekki, także zaraz coś będę wybierała. Szatnia nieużywana. O, chlebki mamy. Dobre chlebki i miodziki. A tu co mamy? Domowe przetwory. Ludowodzieło. Proszę, na targach ezoterycznych uzdę 3D. Iridologia, czytanie stępówki oka. Kiedyś coś ciekawego na pewno o tym opowiem. Wszystko leci. Ta-dam. Potnę troszkę. Ty, ale kubeczki piękne. O ja! Wader dla twojej mamy. Ja muszę mieć taki kubek. Koniecznie. Biedroniczki. Ale są super. I są motylki i w ogóle cuda na kiju. Z maselniczkę, przepraszam, to ja już mam.
chyba. Mhm. Nie, dobrze. A słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę na świece woskowe prawdziwe, cuda są, prawda? Takie świece nie należą do najtańszych, ale warto, nawet figuralne. Aniołki. Słuchajcie, nasi łódcy iluminaci